Świętym budzimy do misji, a Duch Święty prowadzi nas, żeby iść i głosić Ewangelię, być misjonarzem w każdy czas. Ksiądz Wojciech Rebeta, dyrektor papieskich dzieł misyjnych w archidiecezji lubelskiej. Siostra Irena Karczewska, Centrum Misyjne Archidiecezji Lubelskiej. Cieszymy się bardzo, że dzieci w naszej archidiecezji są ogromnie zaangażowane w sprawy misyjne. W archidiecezji działa 21 ognisk misyjnych, które podejmują całoroczną pracę formacyjną. Najstarsze ognisko działa od ponad 30 lat. Od kilku lat jestem małym misjonarzem. Mam już krzyżyk misyjny, legitymację i należę do ogniska misyjnego. Wiem, że razem możemy uczynić wiele dobra. Pomagam, bo kocham Jezusa. Uczestniczę w kongresach i spotkaniach misyjnych, by być razem z tymi, którzy czynią dobra. Daje mi to dużo satysfakcji i radości. Podejmuję formację misyjną i jestem uczniem w Szkole Jezusa i Maryi. Każdego dnia buduję most misyjnego braterstwa. Przez modlitwę, ofiarę, służbę i twórcze działania. Angażuję się w akcję kłonników misyjnych, by nieść Jezusa i pomagać moim rówieśnikom w krajach misyjnych. Pragnę być małym misjonarzem w swoim środowisku i dzielić się dobrym z braćmi moimi. Bardzo ważnymi wydarzeniami są kongresy misyjne, które odbywają się co mniej więcej 3 lata i każdorazowo gromadzą około 700 uczestników. Dzieci spotykają się z misjonarzami, podejmują modlitwę oraz działają charytatywnie. Z Ojcem Świętym budzimy do misji, a Duch Święty prowadzi nas. Z całego serca dziękujemy opiekunom i dzieciom za ich zaangażowanie na rzecz misji.